Cześć. Hej. Halo? 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 Tu ptasie radio. Tu kulturki. Ola. Maja straciła głos! Nie! Nie, jednak ma głos. Dobra, to ważne, że ma głos. Kulturki. Chyba komuś burczy w brzuchu. No dobrze, zaczynamy. Kulturki. O jakiej książce dzisiaj porozmawiają dziewczyny? O Król Maciuś pierwszy. Czy Maja się odezwie w tym odcinku nie. W ogóle? Chyba, że ją sama zgodzę na śmierć. No dobra. Maju, odezwiesz się dzisiaj? No. Maju, odezwiesz się dzisiaj? Okej, okay, dobrze, to nie. No to porozmawiam sobie z Olą. Król Maciuś pierwszy. Autorstwa? Stracił się pierwszego. Maju, odezwała się. A, jednak się odezwała. Janusz Korczak. No dobrze. Janusz Korczak, już coś kiedyś mieliśmy Janusza Korczaka, nie. Czy nic? A ja, on ma jakieś jeszcze książki? No, coś mi się znalazło. Ale najsłynniejsze jego to jest chyba Król Maciuś pierwszy. Król Maciuś pierwszy. A znacie Janusza Korczaka? Był na pewno bohaterem z jednej książek. No, to był taki, co był w wojnie drugiej i co pomagał dzieciom? Tak. Prowadził dom dziecka w getcie w Warszawie. No. Co to getto? Getto, to już kiedyś tłumaczyliśmy. To był taki wydzielony obszar w mieście dla jakiejś konkretnej grupy ludzi. Warszawa była w getcie? Nie, w getto było w Warszawie, gdzie getto było żydowskie. Gdzie właśnie Żydów zamknięto w takim gdzie obszarze miasta. To Janusz Korczak był Żydem? Nie wiedziałam. Sorry. No tak, Janusz Korczak był Żydem. I nazywał się Hendryk... Coś tam. Goldschmidt. Tak. I, no i ratował też żydowskie... Zajmował się żydowskimi dziećmi w getcie warszawskim. W Warszawie. W takim domku. Podczas wojny. No to był taki dom dziecka. I był lekarzem również, prawda? Pedagogiem, tak. Zajmował się dziećmi. No i też Janusz Korczak zginął, tak? Bo on chyba po prostu miał możliwość jakby uciec i zostawić te dzieci, żeby je same zabito, ale on został z nimi. On powiedział, że z nimi zostanie, tak. Dokładnie tak było. No dobrze, ale żeby nam tak smutno nie było, to zacznijmy rozmawiać o... A jak zabito ich od razu? Przyszli z pilotami i zabili? No zabrano ich do obozu. A po co? Dzieci się nie zabiera do obozu. Wtedy dzieci też wywożono, żydowskie dzieci, do obozów w czasie wojny. Co dzieci robiły? No nie zrobiły nic złego, ale no tak działali Niemcy nazistowskie. Tak no bo działały, kiedyś to tak było. Patrz. Że chcieli się pozbyć wszystkich Żydów. Patrz, Żyd, małe dziecko wyrośnie kiedyś na dużego Żyda. No takie smutne to Maja było. No tak robili? Wyglądała wojna. Polaków też. Polaków dużo też wywozili do obozów, tak. Też tak było. Dobra, mogę zacząć opowiadać o tym... No dobrze, ale właśnie troszkę weselsza część. No, Janusz Korczak też pisał książki właśnie dla tych dzieci, tak? Żeby im trochę w ten świat fantazji je zaprowadzić tymi książkami, tymi opowieściami, żeby one też nie myślały tylko o tym, co się dzieje w czasie wojny, o tych samych złych rzeczach, prawda? Mhm. No dobrze. Król Maciuś pierwszy. O czym jest ta książka? Jest o tym, że... Jakby był taki, była taka rodzina, jakby taka rodzina królewska w takiej pewnej krainie, w takim kraju. I tam był król, królowa i jeden syn. I najpierw umarła królowa, potem umarł król i potem już został tylko taki mały, chyba ile on miał lat? Mały chłopiec. Tak, chyba 5-letni syn. No i on, ten Maciuś, i on się nazywał Maciej, ale na niego mówili Maciuś. I oni też mieli tam ministrów. Mhm. No i ten
ileś tam, on miał tak 5-7 lat i on zaczął rządzić krajem. Co, ale... czyli nie miał król żadnego innego spadkobiercy, został tylko ten Maciuś. Nie mieli komu przekazać władzy. No to tak. I ale... postanowili dać ją. Tak, ale byli ministrowie, więc głównie ministrowie rządzili, a Maciuś robił to, co chciał. I on też tam był na wojnie, bo oni, bo jakby trzy kraje wypowiedziały mu wojnę. I on wszystkie trzy jakby ograł, tak? No wygrał z nimi. No wygrał z nimi wszystkimi trzema krajami. Zwyciężył. Tak. No i wtedy zabrał ich te... I nic im nie zabrał. No i on sobie tam żył, miał bardzo różne przygody... Ale i tam on rządził, tworzył też rząd dla dzieci, ale a jakby to było, to jest w ogóle bardzo, bardzo długa książka. Akurat ja nie miałam tej książki w e-booku, więc czytałam, słuchałam audiobooka i to miało 56 rozdziałów. Bardzo długa książka. No, czy taka jak Sebastian Straż. Ale powiedzcie, to chyba tak trochę trudno, co? Takiemu małemu chłopcu. Nagle zostać królem. No jemu było bardzo smutno, że ten tata umarł. Jak on sobie radził jako król? No, rządził trochę, ale też głównie ci ministrowie. Ale jakby najpierw ci ministrowie sami rządzili. I rządzili tylko i wyłącznie oni. I potem on się zezłościł, wrzucił ich do lochu. I potem jak oni wyszli z tego lochu, to co już jemu pozwolili rządzić też. A co mu się nie podobało w ich rządach? Że jakby nie pozwalali mu różnych rzeczy, nie pozwalali mu ani wychodzić z zamku, ani tylko się uczyć. A, jacy byli ministrowie? Bo ja pamiętam ministra wojny, ministra ceremonii, ministra... spraw kolejowych, czy coś z tyłu? No, było chyba 12 ministrów. O, to dużo, co? Albo 10. No, w kraju jest dużo spraw. To każda taka sprawa ma ministra. Sprawy wewnętrzne, sprawy zewnętrzne, od spraw zagranicznych. Ale co? A wiecie, że no w takim prawdziwym rządzie dokładnie jest tak samo. Są ministrowie od różnych spraw, tak? Jest jeden minister od edukacji, minister od spraw wewnętrznych, minister od spraw... administracji, tak. O, administracji. Tak. Minister jaki? Finansów przykład. Minister... obrony narodowej, czyli to jest wojny, tam, jak tu wojny było, tak? Tak, minister wojny. No bardzo dużo, tak? Jest takich ministrów kultury, minister, więc w obecnych czasach jest dosyć podobnie, chociaż króla nie mamy. Ale w krajach, gdzie są królowie, ministrowie też są. I rząd. Powiem tak, no chciałam właśnie powiedzieć, że jakby ta książka była dla mnie taka bardzo fajną książką, bo właśnie opowiadała też o wojnach, ale była taka bardzo ciekawa, bo to też dziecko jakby... Tak dużo z perspektywy dziecka, prawda? Tak. Czyli jak dziecko w ogóle na przykład rozumie rządzenie. Tak. I to był... I jakby ja też się o tym właśnie uczyłam na polskim, więc tak powiem, że narrator był w pierwszej osobie, czyli Maciuś jakby opowiadał całą książkę. Nie było, że on wiedział o wszystkim, tylko że nie wiedział. I to jakby też... Nie był wszechwiedzący narrator, tak. Tylko opowiadał ze swojej perspektywy na tyle, ile on wie. Tak. I to też miała być moja lektura szkolna, ale zmienili ją na opowieści z Narnii, o których też będę opowiadać pewnie w następnych odcinkach. O Narnii chyba opowiadaliśmy. Nie, Narnii jeszcze właśnie nie opowiadaliśmy, mimo że przeczytana jest Narnia i to chyba wszystkie części. Wszystkie części nawet po parę razy. No dokładnie. Ale nie pamiętam drugiej, Książę Kaspian. Ale no, moją lekturą jest pierwsza. Tak, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Ja ale to wrócimy też, za chwilę. Bo ja zdam. Dobrze, wrócimy do tego. Na razie jest Król Maciuś pierwszy. Powiedz, Olu, co... Komu polecasz? Nie, ja chciałam się Oli zapytać jeszcze... Który jest twój ulubiony rozdział? Jaką miał najtrudniejszą decyzję taki Król Maciuś do podjęcia? Chyba wojna. Jaką miał najtrudniejszą? O wojnach myślisz? Najtrudniejsza? No, dla mnie by była najtrudniejsza chyba taka decyzja, czy biorę udział w wojnie. Ja nie. A zginęli tam jacyś ludzie w tej wojnie? No, tak, ale on nie mógł brać udział w wojnie, czy nie, bo trzy kraje na niego napadły, no to a, jak? A, czyli musiał się bronić, tak? Tak, on, na niego trzy kraje napadły. On nie, że... Czy chcesz mieć z nami wojnę?
No pewnie, że nie chce. No ale na niego... A czyli to król Maciuś nie napadał na inne kraje, tylko musiał się bronić. Tak, w tym samym czasie trzy kraje na niego napadły. No bo oni sobie tak pomyśleli, taki mały dzieciak, teraz rządzi, podbijemy kraj. No, czyli nie miał wyjścia za bardzo. Tak. Pomyśleli sobie, że taki młody nie potrafi rządzić, a to niespodzianka. A z nimi wszystkimi wygrał. Mhm. A tak naprawdę, no to on był na tej wojnie nie jako król, tylko wyruszył z takim swoim kolegą, jako tacy właśnie chłopcy, pomocniczy. Fajnie mu się żyło. I oni właśnie tam, ten Maciuś pomagał, bo jakby on był taki mały, była taka jego przygoda, jakby, bo to on też rósł w tej książce, bo jak się zaczynała, to on miał chyba, parę lat, a skończył jak miał chyba 15. A, czyli dorósł jako król. Ja mam takie pytanie, dziewczyny, do was. Jakbyście takimi królami zostały, to co byście zmieniły? Ja bym zmieniła, że dzieci mają mieć swoje zdanie, że... No chyba dla króla Maciusia to też było ważne, co? Tak, i on potem to zmienił i to mu doprowadziło kraj do ruiny. Że dzieci mają mieć swoje zdanie? Tak, że to, i to mu tak doprowadziło kraj do ruiny, że przez to... A zresztą dobra, już nie będę końca opowiadać. No dobrze, ale to naprawdę nie było dobre, że dzieci mają swoje zdanie? Tak. Nie, bo potem wyszło na to, że była bieda, że jakby wszystko się rozwaliło, cała technika... Ale to jakie widzicie niebezpieczeństwa, jakby dzieci przejęły władzę w państwie? Bo biegały, Bo chodzi na co o dzieci to? Wydałyby pieniądze? Nie, bo chodzi o to, że tam było tak, że dzieci się z rodzicami zamienili, że dzieci miały iść do pracy, a rodzice mieli iść do szkoły. I dzieci w ogóle nie pracowały, w ogóle się nic nie toczyło. Wszystkie fabryki były... Chodzić do szkoły? Nie, najpierw tak, i dzieci po prostu porozwalały wszystkie fabryki, komputery w pracach. I potem całe miasto musieli od nowa po tym, że dzieci rządziły. No dobra, to Maja, widzisz, to taka twoja decyzja nie byłaby za dobra. Okej, nie, zrobiłaby taką decyzję. Jaką? Że wszyscy mają mieć równo, że... Ale wszyscy mieli tam równo, to by już to no Ola. Ale co, że wszyscy mają mieć równo? No, że wszyscy mają mieć te same prawo, na przykład, że... No jak to powiedzieć? I bym nie, na pewno bym miała takie prawo, że nie można napadać na te kraje. Żeby był pokój wszędzie, tak? Żeby był pokój. Bardzo bym się postarała, żeby stworzyć coś takiego jak Unia Europejska. Sprytnie. Żeby kraje się połączyły. Też, a daj mi jeszcze Oli, niech Ola. Ja gdybym była taka mała i gdybym miała 5 lat, to bym zrobiła tak. Kazałabym wszystkim ministrom rządzić tak, żeby nie było wojny. Aha. No i tak bym, i dopóki bym nie podrosła do jakichś, nie wiem, 15 lat, 100 lat, to by oni rządzili za mnie. Ja bym A jakim się ministrem byście chciały być? Ja, wojny. Wojny? Dlaczego? Nie wiem. Nie wiesz. Bo bym zrobiła... Ministrem spraw zagranicznych. Ja jednak wiem. Ministrem ceremonii. Ceremonii. Bo on bije w dzwon. On lubi imprezki. Albo nie, albo edukacji, albo minister spraw zagranicznych, bo bym ciągle jeździła do innych krajów. A edukację co byś zrobiła, jakby była ministrem edukacji? No bym pilnowała, żeby się dzieci uczyły, żeby były dobre jakby lekcje. Na przykład do sprawdzianu z matematyki Ola by pilnowała, żeby sama się nauczyła na przykład. Ale nie, ja bym zrobiła taką zmianę w szkołach, że wcale nie byłoby ocen i tylko w 8 klasie byłby jeden egzamin. I ten, kto by zdał, no to by zdał, a ten, kto by nie zdał, to by został w 8 klasie i jeszcze uczył się. Mhm. No to słaba by była Ola. No nie. Lepiej chyba systematycznie się uczyć, co? A no nie, tak tylko w 8 klasie. bo wtedy masz taki stres, że nic nie zapamiętujesz. Aha. Z tych sprawdzianów, ja tak przynajmniej mam. A może taki by było. Powiedzcie, co temu Maciusiowi najbardziej pomagało w rządzeniu? Co mu najbardziej pomagało? Mhm. Ale co czy kto? Albo kto? No ministrowie mu pomagali. Mhm, zawsze mu pomagali? No tak. Czasami tak. A jak inne dzieci reagowały na rządy Maciusia? No dobrze. Cieszyły się? Tak, bo Maciuś najpierw robił takie drobne rzeczy dla nich. Na przykład, nie wiem, rozdawał czekoladę w szkołach, żeby wszystkie dzieci dostawały czekoladę. A myślicie, że taki Maciuś był zadowolony, że tak szybko został królem? Nie. On najpierw nie wiedział, co będzie. Nie mógł się bawić, co? Znaczy to tak, on jakby nie chciał być królem, ale jak wszyscy nim rządzili, no to w końcu jakby wrzucił ich do więzienia i chciał być królem. Mhm.
bo nie podobało mu się to, że wszyscy nim rządzili, bo jak był jego tata, to nim nie rządzili. Ale jak już on sam został, no to już nim rządzili. A on bardziej rządził ludźmi, czy rządził krajem? I potem było takie coś, że on rządził dziećmi, a oni rządzili dorosłymi. Wszyscy ministrowie rządzili krajem i dorosłymi, a on rządził dziećmi. I potem też było takie coś, to tak w połowie książki, że on wyruszył do Afryki, do takiego króla ludożercy i się z nim zaprzyjaźnił. I tam też taka jego córka przyjechała do niego też, żeby się uczyć tak normalnie. No i tam on się zaprzyjaźnił, a że oni tam jakby nie potrzebowali złota, w ogóle nie potrzebowali tam złota, to on mu wysyłał tysiące złota, które było u nich. A, czyli dzięki temu był bogaty. Tak. Czyli co, przyjaźnie się opłacają. Tak, ale tak naprawdę to było tak, że ten król do niego napisał, żeby on do niego przyjechał, zobaczył jak to jest i żeby po prostu miał jakiś kontakt z jakimś innymi, z tym innym krajem i oni się zakolegowali i on powiedział, że możesz sobie wziąć tyle złota, ile chcesz ode mnie, bo mi jest w ogóle, na nic mi się nie daje. Super, super. Powiedz Ola, komu byś poleciła tą książkę? Poleciłabym, no tak dzieciom, bo też były takie niektóre straszne momenty, że nie wiem, że mógł umrzeć albo coś, więc ja bym to poleciła tak, smutne, tak dzieciom od jakichś 9 do 13 lat, tak 9-13. To może już skończymy nasz odcinek. A Maja chyba też warto by było, żeby przeczytała Króla Maciusia. Ja lubię takich książek. A dlaczego nie lubisz takich bo książek? Bo są wojny, nie lubisz książek o wojnie. Znaczy, bardzo lubię książki o wojnie. Bo ja lubię na przykład List w butelce, dlatego że jest o wojnie. O właśnie, w List w butelce też właśnie pojawił się Janusz Korczak, nie wiem czy pamiętacie. Książka była o kim? O Irenie Sendlerowej, ale pojawił się jako bohater tej książki również Janusz Korczak. Musimy do tej książki wrócić, ale to może nie dzisiaj. To też była książka, która działa się właśnie w tych czasach wojny II światowej i właśnie w tym samym ten sam temat był. Pa, pa, pa! Także jeszcze raz, polecamy Wam bardzo serdecznie książkę Król Maciuś I. Można sobie trochę uświadomić, jak wygląda władza i czy, że władza nie zawsze jest bezpieczna. I że dzieci nie mogą rządzić krajem. Nie zawsze jest łatwa, bo czasem nam się wydaje, jak jesteśmy dziećmi, o, jak to by było fajnie, jak to my byśmy rządzili. Albo jak my moglibyśmy coś kazać naszym rodzicom, żeby zrobili. Tak. Bo oni nam tylko się każą uczyć. Tak. I tylko nam każą jeść obiad. Tak. I tylko nam coś tam. Nic więcej nam nie robią. Więc dopiero jak się trochę zasmakuje tej drugiej strony, jak to się mówi, zawsze trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, prawda? Mhm. Jak sobie wyobrażamy, jak to by było rządzić, to nam się wydaje, że to jest takie super proste zadanie. Ale jak dostajemy tą władzę, trochę z przymusu, tak jak Maciuś, to widzimy, że to wcale nie jest łatwa praca, tylko bardzo, bardzo ciężka. I jeszcze wszyscy na nas patrzą, wszyscy mają jakieś oczekiwania i to już nie są tylko rodzice, ale cały kraj. Prawda, Ola? Że co? Mówisz? Że cały kraj ma oczekiwania w stosunku do nas, jak jesteśmy takimi królami, władcami. Jedna minuta, Ola mówi. Ola ma angielski za jedną minutę, dlatego chyba czas się pożegnać. Panu ludzie Maja, wyłączaj to szybko, szybko, pa, szybko, bo za minutę angielski. One minute. Do usłyszenia następnym razem. Mama.